wszystko się rządzi swoimi prawami dziwnymi. Strasznie głośno, nie ten mikrofon. No, nie jesteśmy za głośno? Niesie się, a tu się zawsze niesie. To jest problem tego miejsca, że tu się niesie. Nie ma się od czego odbić. Właśnie. No dobra, to zaczynamy. Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich tu, zgromadzonych w stacji Murenów. A licznie. Także cennych naszych, cenne nasze rodzynki. A także tych wszystkich, którzy nas oglądają teraz na wszystkich naszych licznych też kanałach dystrybucji informacji, czyli na YouTubie, na Facebooku i w aplikacji Periscope. Fajnie, że siedzicie w domu zamiast tu przyjść do nas, ale dobrze, wybaczamy Wam tym razem. Mamy dzisiaj wyjątkowo dwójkę gości w ramach naszego cyklu wokół Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy. Justyna Bednarek i Daniel de la Tour to taki bardzo ciekawy tandem. Ja rzadko w BookBooku rozmawiam z autorami książek dla dzieci, więc tym bardziej się cieszę, że przyjęliście nasze zaproszenie i że chcecie porozmawiać trochę o tym, jak to jest być twórcą tak bardzo szczególnym i tak wyjątkowym jednak moim zdaniem, jak twórca, który pracuje z dziećmi i dla dzieci. Pozwólcie, że was tak pokrótce przedstawię. A właściwie przeszłyśmy na ty. Przeszłyśmy, Justyna. Tak. Justyna jest z wykształcenia romanistką, czyli nie wiem, dzieci, czy wiecie, co to znaczy, ale to znaczy nie mniej niż, nie więcej, ale to, że Justyna doskonale zna język francuski, a poza tym pracowała jako dziennikarka, no i jest autorką coraz większego, że tak powiem, statka książek. Ma coraz więcej ich na koncie. Książki są kochane przez dzieci, doceniane przez dorosłych w licznych konkursach i obdarowywane fantastycznymi nagrodami, nic dziwnego. Daniel z kolei jest, myślę, że absolutnie znany wszystkim dzieciom w Polsce, ponieważ jego rysunki, jego ilustracje zdobiły setki artykułów prasowych, niezliczone ilości książek. Zresztą nie było setek, nie przesadzajmy. No nie, no jest tego strasznie dużo i wszystkie są znakomite, więc rzeczywiście jesteś jednym z bardziej znanych i również nagradzanych polskich ilustratorów. Oto więc Państwo. Oni są odpowiedzialni za tę książkę, którą trzymasz w rączce, czyli Niesamowite przygody 10 skarpetek. Książka, która składa się z, i to jest w niej w ogóle fantastyczne, z kolejnych 10 historii o zaginionych skarpetkach. Książka, która podoba się dzieciom i bardzo małym, i bardzo dużym, wiem, bo sprawdzałam na wszystkich. Książka, która ma to do siebie, że czytają z przyjemnością także dorosłe, które czytają po raz 40. Bo zazwyczaj tak jest z tymi książkami dla dzieci, prawda, że my je czytamy wielokrotnie i czasem następuje ten moment zmęczenia materiału i chciałoby się już czytać coś innego, tymczasem dziecko domaga się wciąż tego samego, jak mu się rzecz spodoba. W wypadku skarpetek można czytać naprawdę wielokrotnie i nadal się jest w dobrej formie. Bardzo także dziękuję. Dziękuję za tę książkę. Będę was pytała o różne rzeczy, ponieważ mamy tutaj dzieci, postaram się nasze spotkanie uczynić nieco zwartym, żeby nikt nie zasnął, bo pora już taka późna się trochę robi. Ale chciałabym na początek zapytać ciebie, Justyna, czy pisanie dla dzieci jest trudniejsze i dlaczego? Bo uważam, że jest. Trudniejsze niż pisanie dla dorosłych. No, gdybym miała jakiś taki wyrazisty punkt odniesienia, gdybym napisała ileś książek dla dorosłych, mogłabym pewnie odpowiedzieć bardziej kompetentnie. Ja oczywiście podejmuję w cichości mojej alkowy próbę napisania książki dla dorosłych. No i wydaje mi się, że jednak pisanie dla dzieci jest dla mnie łatwiejsze. Po pierwsze dlatego, że jestem dosyć infantylna, więc jest to jakby język, którym się z większą łatwością posługuję. Po drugie, mnie się wydaje, że jakby w tych kontaktach z dzieckiem czytelnikiem można sobie na więcej pozwolić i zaraz wytłumaczę, o co mi chodzi. Nie chodzi mi bynajmniej o to, że dziecko można w jakiś sposób zlekceważyć czy pójść na skróty, bo to jest dokładnie na odwrót. To znaczy w tym względzie można sobie pozwolić na mniej. Natomiast jeżeli człowiek ma ochotę tak poszaleć z wyobraźnią, z potokiem skojarzeń, to wolno absolutnie wszystko.
kiedy się pisze dla dorosłych, to tutaj jednak pewna twarda logika i doświadczenie życiowe tych spodziewanych czytelników krępują nas mocniej. Dlatego wydaje mi się, że przynajmniej dla mnie to pisanie dla dzieci to jest coś takiego łatwiejszego. O. A czym przede wszystkim powinien się kierować twórca, który pisze dla dzieci? Czy są jakieś, wiesz, czy jest jakiś dekalog, czy są jakieś wytyczne? Co jest najważniejszego w tym wszystkim? Ja nigdy tego na własny użytek tak nie formułowałam. To teraz pora. No tak, zostałam zmuszona. Nie no, na pewno trzeba... Jedno, co już zaobserwowałam w kontaktach z czytelnikami, bo miałam takich spotkań już całkiem sporo, to nie można sobie pozwolić na żadne, że trzeba być w 100% uczciwym. Jeżeli człowiek naprawdę, to brzmi banalnie, ale jeżeli się mówi prawdę, to dzieci czują, że jesteś prawdziwa. No to jest taka rzecz. Druga rzecz to na pewno, ponieważ nasze głowy, kiedy są małe, absorbują wszystko i nasze mózgi są kształtowane tym wszystkim, co widzimy i co wchłaniamy w sposób o wiele mocniejszy niż to się dzieje później, no bo wiadomo, że to się dzieje do końca życia. Natomiast dzieciństwo to jest taki czas niezwykle plastyczny. W związku z tym w autorze spoczywa ogromna odpowiedzialność, żeby po prostu dawać samo dobro, żeby nie... speszył mnie mój telefon, który tam dzwoni. Atmosfera jest rodzinna, więc podamy telefon, będziesz mogła... Tak, bardzo proszę, tak. Proszę cisnąć mimo ścianę. Okej, nie, luz, w ogóle luz. No. Dekalogu nie będzie. Wydaje mi się, że to są takie dwie najważniejsze zasady. No i trzeba dbać również o stronę estetyczną. Trzeba dawać piękne rzeczy i w obrazie, i w słowie. No bo jak się zaprogramuje małego człowieka na piękno, to jest szansa, że będzie sięgał po nie przez resztę życia. To w takim razie a propos piękna, przejdźmy do Daniela. Zrobiłam to specjalnie. Chciałam was zapytać, jak zrodziła się ta wasza współpraca? Wyczytałam gdzieś, że znacie się od bardzo dawna i że ta znajomość sięga czasów znacznie przedskarpetkowych. Znamy się od dziecka, tak. Okej. Opowiedzcie trochę o tym, jak rodzi się pomysł tego, żeby zrobić coś wspólnie, bo to ludzie często się przyjaźnią, ale nie zawsze robią ze sobą książki. To ty wymyśliłaś. No, sytuacja była taka, żeśmy się spotkali po jakiejś takiej dłuższej przerwie na imprezie u naszej wspólnej koleżanki. Spotkaliśmy tam jeszcze inną koleżankę, która właśnie traf chciał, że założyła wydawnictwo. Była to Kasia Kolanowska z poradnika. I pokazała mi wydaną chwilę wcześniej, czy idącą do drukarni, bardzo ładną książkę z ilustracjami Marianny Oklejak. No więc ja jej wtedy zaproponowałam, że jej wyślę jakieś swoje próby właśnie z literaturą dziecięcą. No co ona powiedziała, dobrze, wyślij, jak mi się nie spodoba, to ci powiem. Ja powiedziałam, dobrze, to mi powiesz. Ale wysyłając jej to już jakby miałam pomysł na to, żeby historię, bo to były skarpetki oczywiście, skarpetki jej się spodobały, ja już miałam wtedy pomysł, żeby ilustrował to Daniel. No, tak jak powiedziałaś, Daniela znałam od czasów licealnych. Wiedziałam, że jest absolutnie genialnym ilustratorem. Bardzo lubiłam jego kreskę i przede wszystkim takie poczucie humoru, które jest szczególne w jego rysunkach, które bardzo mi odpowiada i wydaje mi się, że jest jakiś rodzaj, nie wiem, czegoś wspólnego między nami w tym względzie, dlatego w zasadzie nie rozważałam w ogóle innego ilustratora. Na szczęście moja propozycja została przyjęta przez wydawnictwo, które dało mi bardzo dużo wolności, za co jestem ogromnie wdzięczna. Dlatego myślę, że efekt był niezły. No tak, właśnie. Jak to jest, bo nigdy o to nie pytałam ilustratora książek dla dzieci. Jak to jest, dostajesz tekst,
Zaczynasz nad nim pracować, on pracuje nad tobą, ten tekst też prawdopodobnie. Pracuje nad sobą razem. Opowiedz, jak wygląda taki proces. Wiesz, szczerze, tak jak mówiła moja babcia, po kolei opowiedz. Chyba dokładnie tak samo, jak wyglądał, nie wiem, kilkadziesiąt lat temu, tak nic się nie zmieniło. To na szczęście. Na szczęście, tak. Wszystkie dzieci rysują. Tak. To jest ta tajemnicza historia, która potem w jakiś dziwny sposób ulega przekształceniu w taką tragedię i dramat, bo nagle dzieci przestają rysować i twierdzą, że nie umieją. A do pewnego momentu, jak się okazuje, wszyscy umieją rysować, wszyscy umieją pisać, większość, jak się okazuje, umie też śpiewać, a potem się okazuje, że nie. Wiersze piszą dzieci, mnóstwo różnych rzeczy dzieci robią, które potem nagle w tajemniczy sposób ulatują. No więc nic się nie zmieniło, ja po prostu cały czas nieustannie od tego wczesnego mezozoiku po prostu cały czas rysuję. I tak, to dokładnie jest tak, jak powiedziałaś, czyli pracujemy nad sobą wspólnie, czy ja nad tekstem, tekst nade mną. W czasie czytania powstają w głowie jakieś tam obrazki. Rzecz polega tylko na tym, żeby je jakoś tam złapać w porę, za ogon. Szybko narysować, zobaczyć, czy pasują do tekstu i czy to wszystko razem tworzy spójną historię. Mhm. Ale to jest tak, że Justyna, że wysyłasz jej planszę i ona mówi, nie, albo tak. Nie, to jest tak, że Justyna mówi, Jezu, przyślij. Odgazuje napięcie, bo nie wysyła. I jak ja już jestem doprowadzona do ostateczności, to wtedy pojawia się rysunek piękny jak marzenie i można tylko po prostu zawyć zachwytu. Nie ma to jak odpowiednia motywacja. Okej, czyli to nie jest tak, że... Znaczy tak, ty nie wpływasz na jeden proces twórczy, ty nie wpływasz na drugi proces twórczy, tak? W tym sensie negatywnym, potem, że nie odrzucacie pewności. Tak, a potem się wszystko dobrze kończy. Okej, no po prostu jesteście na siebie skazani, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba. Dobrze, a dlaczego akurat skarpetki? No, mam w domu wór 100-litrowy wypełniony pojedynczymi skarpetami. I skoro też masz, to wiesz, że to jest potężna objętość. Nawet przy największej powierzchni nie jesteś w stanie ukryć gdzieś tak niepostrzeżenie 100-litrowego worka. To znaczy, że coś się dzieje i z tego myślenia o tym, co się takiego może dziać, narodził się pomysł. Na ulicy Marymąckiej, pośrodku ulicy Marymąckiej szłam sobie i nagle znalazłam ten pomysł. Okej, nie, no to jest rzeczywiście dobre wyjaśnienie, ponieważ wydaje mi się, że każdy dom posiada taką specjalną skrytkę na pojedyncze skarpety. Ja czasem je nawet wyrzucam, bo już dochodzę do wniosku, że... Dobra, mam nadzieję, że po lekturze książki właśnie, tego nie robisz, prawda, że już spojrzałaś innym okiem na skarpetki. Zrobiło mi się przykro, muszę ci powiedzieć, bo to niestety to działo się przed lekturą twoich skarpetek, ale rzeczywiście to nie ma żadnego większego znaczenia, ponieważ one znowu wróciły. Po prostu pojawiły się nowe i zapełniły moją skrytkę na pojedyncze skarpetki. Nie, pewnie państwo macie dokładnie tak samo. To jest... niesamowite. Na pewno. Tak, to prawda. Po prostu to jest uniwersalne ludzkie doświadczenie. Po prostu mamy tak wszyscy. Być może nie mają tego tylko ci, którzy mieszkają w bardzo ciepłych krajach i nie noszą skarpetek. Ale wtedy gubią pewnie coś innego. Kąpielówki może gubią albo coś takiego. Chociaż nie, bo one nie są do pary, więc... Kolczyki. O, kolczyki, tak, to prawda. Taka wersja dla dorosłych powinna być o kolczykach. Przynajmniej dla dorosłych dziewczyn. A tak w ogóle to skąd biorą się historie? No ta się znalazła w twojej głowie na Marymąckiej w związku doświadczeniami życiowymi. Ale... Chyba wszystko mniej więcej odbywa się tak samo, to znaczy jest jakieś przeżycie, jakaś historia, która się zdarzyła, czy rzeczywiście w realnym życiu, czy tylko w wyobraźni. No i ją się tak snuje. No poza tym ogromnej inspiracji dostarczają zawsze dzieci. Moje dzieci są niestety już okropnie stare. Jak bardzo? Bartek ma 24 lata, Antek ma 19, a Baśka zaraz skończy 15. No tak. Baśka to jest mała B z książki, no teraz już jest B średniej wielkości.
takiej właściwie całkiem dużą, więc niestety ten jakby rozdział w moim życiu został zamknięty, a dzieci dostarczały motywacji takiej, że życzyły sobie, żeby im opowiadać bajki na dobranoc. No i przez pewien czas była taka zabawa między nami, że ja mówiłam, no dobra, to o czym dzisiaj? I one mówiły o ziarenku piasku, albo o fasoli, albo nie wiem, o kłaczku kurzu. No i wymyślaj, człowieku, bajkę o kłaczku kurzu. I tak jak się rozkręciłam, no to już dzieci wyrosły, a bajki zostały. Historie zostały. Tak. Bardzo fajnie, bardzo dobrze. Tak, dzieci ogólnie miewają niezły wpływ na swoich rodziców, zauważyłam też. Chciałabym was zapytać o tego dziecięcego odbiorcę dzisiaj. Jak wy ich widzicie? Bo bardzo często słyszę od rodziców, że dzieci przechodzą na stronę bycia cyfrowym tubylcą i że takie oldschoolowe, analogowe rzeczy jak książka nie są tak atrakcyjne. Jak trafiać do dzieci, które już zaznały tych łatwych przyjemności pod tytułem, bo to są łatwe, proste i niestety strasznie uzależniające przyjemności, właśnie te cyfrowe przyjemności. Czy wy macie jakąś radę dla rodziców, którzy być może borykają się z takim problemem? Pewnie się borykają, tak ja też się borykam. Moje dzieci tak też się borykają, borykamy się razem, ale wydaje mi się, jak patrzę po najmłodszym synu, który w tej chwili 8-letnim, który no tak, ciągnie go bardzo do tych wszystkich urządzeń zakończonych wtyczką, tych wszystkich tam komputerów, telefonów, ale okazuje się nagle, że jak przychodzi do czytania książki, to jest tak, że cały czas jeszcze ja mu czytam. Bo po prostu on tego potrzebuje, ewidentnie. Jest to taki moment wieczorem, który po prostu stały punkt wieczoru żelazny, tak? I w tym momencie to się wszystko staje nieważne, tak? Czyli nie ma w ogóle takiej możliwości, żeby zastąpić ten fragment czasu, czy komputerem, czy tabletem, czy czymkolwiek innym. I wydaje mi się, że to są po prostu dwa różne światy, dwie różne rzeczywistości, w których jedne z wielu, w których istniejemy, prawda? Jeden z wielu światów, w których jakoś tam funkcjonujemy. I że oczywiście ten świecący, ten taki komputerowy jest trochę nad nas przeraża, bo widać, że bardzo wciąga i że nie bardzo wiem, jak sobie z nim poradzić. No my też nie przeżyliśmy dzieciństwa w ten sposób, no więc tak, być może dla nas to jest po prostu nie do wyobrażenia. No tak, no. Nie. To cóż tam też się dzieje w tej małej głowie, nie? Bo w naszej się nic takiego nie działo. Ale to po prostu jest kolejny element, który doszedł później do tego świata znanego nam już, jakoś tam nie do końca przez nas oswojony, ale to nie znaczy, że on wypiera albo zabija te wszystkie pozostałe, które my pamiętamy bardzo dobrze, które nam się wydają dobre, oswojone i takie emanują takim pierwotnym ciepełkiem, prawda? A wszystko co poza tym to jest złe i niebezpieczne, po prostu jest inne. Jakoś tam trzeba gdzieś na tej huśtawce złapać równowagę pewnie. No dokładnie to samo chciałam powiedzieć, że po prostu książka czy komputer to absorbują różne miejsca w mózgu. Więc to nie jest tak, że coś zamiast czegoś, tylko obok siebie i ważne są proporcje. Wydaje się, że jeżeli rodzice czytają książki, to nie ma siły. W tym czy w innym zakresie dzieci też będą czytać książki. Jeżeli się, no to wszystko najlepiej przekazać własnym przykładem. Także nie wydaje mi się, żeby była jakaś rewolucyjna recepta na to inna. Spotykacie swoich czytelników, spotykacie dzieciaki na spotkaniach autorskich? Spotykam. I jak? To jest wielkie wyzwanie, żeby odbyć spotkanie z dziećmi. No my mamy tutaj cudowne i wspaniałe dzieciaki, które w ogóle zamieniły się w słuch i słuchają was, choć to jest rozmowa głównie dla dorosłych jednak, ale są przekochani. Ululamy ich do snu być może naszą rozmową. Ale to jest, bo pamiętam na przykład wyznanie aktora, bardzo popularnego dziś aktora Tomasza Karolaka, który w początku swojej kariery pracował w takim teatrzyku objazdowym dla dzieci właśnie. Jeździł po przedszkolach i różnych takich instytucjach i mówił zawsze we wszystkich wywiadach, wspominał, że to była prawdziwa szkoła A, aktorstwa, B, życia, ponieważ utrzymanie uwagi dłużej niż 4,5 minuty gromady dzieci zgromadzonej wśród publiczności graniczy z cudem i naprawdę trzeba sobie zadać pytanie, czy ja to potrafię.
potraficie? No, w przypadku aktora to rzeczywiście jest trudne, ponieważ on musi cały czas się produkować i jeżeli nie, przedstawienie nie ma takich elementów interaktywnych, to siłą rzeczy przychodzi moment utraty uwagi. Każde dziecko w pewnym momencie straci tę koncentrację, no bo nie może się koncentrować jakoś szczególnie długo. Natomiast kiedy się prowadzi takie spotkanie autorskie, można je sobie zaplanować tak, żeby wciągnąć dzieci do współpracy. I to się okazuje super sprawą, bo one bardzo chcą opowiadać, wymyślać. Także pod tym względem, no, Daniel, który prowadzi warsztaty plastyczne, no to oczywiście zaprzęga dzieci do roboty zwyczajnie, więc one muszą tam ciężko popracować, a on tylko spija śmietankę, tak myślę. Nie no, żartuję. Ale nie jest to takie trudne, kiedy można jakby wciągnąć dzieci do zabawy. O. Więc właśnie aktor ma o tyle gorzej, czy aktor, czy muzyk, czy tak, ktokolwiek, tak, że musi dokonywać nadludzkich wysiłków, żeby te dzieci, siłą rzeczy nieczynne, tak, tam tak, tylko są tylko odbiorcą tego, tak, jakoś utrzymać przy życiu przez ten czas. Natomiast na spotkaniach, w których te dzieci się jakoś tam uruchamia i zmusza do działania, to jest rzeczywiście dokładnie odwrotnie. Po prostu no to się okazuje, że te dzieci, które byśmy nie, być może właśnie nie podejrzewali przez to, że widzi się je głównie przy komputerze, tablecie albo innym urządzeniu, że one robią różne rzeczy, o które by ich wcześniej nikt nie podejrzewał, ponieważ nikt ich o to nie pytał, tak? Że wyobraźnia do pewnego momentu dziecka jest tak tworem oszałamiającym, że właściwie pozostaje tylko, no właśnie, usiąść i się w milczeniu przyglądać, osłupieniu. To pięknie powiedziane. A propos wyobraźni, a propos zdolności artystycznych, trzeba przyznać, że być może dlatego jako już nastolatkowie, czy nawet trochę wcześniej przestajemy mieć jakikolwiek kontakt z własnym talentem, jakikolwiek by on nie był, ten talent, bo edukacja artystyczna leży, szkoła kwiczy. Często. Tak, to brzydko narysowałeś. Twój rysunek zasługuje na dwóje. Tak, to twoje drzewo jest to inne. Ohydne jest drzewo. I jest do góry nogami. Pała. Więc, kaczka nie ma takiego dzioba. Więc myślę, że wielu z nas przeżyło takie trudne chwile. Ja na pewno zostałam absolutnie odarta z talentu plastycznego, a wydawało mi się zawsze, że lubię rysować. Skąd wiesz? Do czasu. Skąd wiesz, może? Ale teraz znowu lubię rysować, bo mam dzieci i dużo z nimi rysuję. Okazało się, że to jest niesamowicie przyjemne i pomalowałam pół naszego domu na Mazurach, czym zaskoczyłam mojego męża na przykład, który przyjechał i zobaczył, że o, te ściany już nie są białe, tylko są właśnie ozdobione moim talentem i dzieci. Ale rzeczywiście jest taka smutna konstatacja, że edukacja artystyczna albo nie istnieje, albo jest taką edukacją właśnie w stylu zero-jedynkowym. Masz talent, nie masz talentu, to spadaj. Czy ratować dzieci? Możemy je jakoś ratować? Wiecie, jak to robić? No, przynajmniej mam taką nadzieję, że wiemy. Czy ratować? No, nie pozwolimy im zginąć na pewno. Nie no, znowu muszę się cofnąć do tej wcześniejszej odpowiedzi o ten dekalog. To znaczy, jeżeli wciągnie się dzieci do współpracy i robi się z nimi coś prawdziwego, a prawdziwego to nie znaczy z oceną dobre, złe, tylko po prostu takie zanurzenie się w rzeczywistości, przyglądanie jej się, odtwarzanie czy tworzenie nowej, to wystarczy, nie? No nie trzeba jakichś szczególnych zabiegów. Wystarczy być, wystarczy odłożyć na moment wszystkie swoje sprawy, jakoś wejść w świat dziecka, wpuścić dziecko do swojego świata i to już wystarczy. Wydaje mi się też, że teraz sobie o tym pomyślałem i trochę mi ta myśl przeraziła, że tę całą twórczość, którą dzieci uprawiają, bardzo często różnoraką, różnorodną i na wielu polach, o dziwo, traktuje się trochę właśnie jako stały element dzieciństwa, że mało komu wpadnie do głowy, że takie dziecko dorastając później może, no właśnie, zostać pisarzem. Aż ty się głupotami zajmujesz, oczywiście, co ty rysunki jakieś, przestań, tu musisz iść na marketing. Tak.
bądź właśnie zarządzaj, bądź zawód sobie znajdź, prawda? A to nie jest zawód, to jest zabawa. I jakoś trudno jest przekonać, czy w ogóle puść taką myśl do głowy, że ta zabawa może stać się sposobem na życie. Nie? Że, no a przecież wiadomo, że może. I może gdyby się wszyscy tak dobrze bawili przez całe życie, świat byłby dużo ciekawszy. No prawda. Ale jest jeszcze jeden aspekt, o którym chciałabym właściwie, o który chciałabym ciebie zapytać. Ty masz swoją kapelę, prawda? Jest muzyka w twoim życiu, muzyka ludowa? No jest, tak. Kapeli może nie do końca, znaczy kapeli nie mam, ale muzyka tak. Funkcjonuje. No właśnie, bo to też jest tak zupełnie a propos tego, czym się zajmujecie, działalności artystycznej, twórczości, to też jest coś, obok czego zupełnie funkcjonujemy. W sensie w naszym życiu nie ma muzyki, a już ludowej muzyki to w ogóle nie ma, więc ratowanie oberków i po prostu kujawiaków z jakiejś otchłani, niebytu i jakiś absolutny brak kontaktu z bazą, z której jednak właściwie w większości wszyscy pochodzimy, czyli nawet z wsią, z kulturą ludową. Tak, baza to w ogóle nie ma kontaktu z bazą. Czasem miastowi lubią się pobawić w Domu Kultury i zapisać się do zespołu, tam pieśni i tańce. To ale jest to chyba jest niestety nasza cecha narodowa. To właśnie. Znaczy innych, wstyd. Jak tam pojechać trochę bardziej na wschód, to widać, że ta muzyka jest o wiele mocniej zakorzeniona na zachód też. W takiej codzienności. Prawda. I na wschód, i na zachód. Wiem, że jakieś dziurze na bąble wzięli. Ale powiedzcie, jak myślicie, o co chodzi? Dlaczego my jesteśmy tak strasznie? Dlaczego my tak bardzo się boimy sztuki? Jako naród, bo naprawdę boimy się sztuki. My sobie, okej, wystawiamy sobie te różne tam, nie wiem, pomniki, idziemy czasem zobaczyć, stoimy w długiej kolejce, żeby zobaczyć impresjonistów w muzeum, ale to są takie oczywiste oczywistości. Natomiast bardzo boimy się takiej sztuki, która jest blisko nas. Boimy się boimy. Bardzo się boimy ekspresji. Jesteśmy pozamykani, prawda? Z wyrażaniem siebie, prawda? O co chodzi? Pewnie z braku zaufania ogólnie do świata. No, nie jesteśmy bardzo ufni. Ale też ta ekspresja się gdzieś tam w procesie wychowawczym, za przeproszeniem, po drodze się bardzo mocno przytępia, stawiając na takie zachowania, które w szkole łatwo jest okiełznać, prawda? Na takie zachowania, które powodują, że jesteś, że nie przeszkadzasz. Ekspresja zawsze przeszkadza, bo jest wyrażeniem siebie w takich często, jakby im bardziej ona jest, tym trudniej takiego ekspresyjnego obywatela jakoś ułożyć, zaszufladkować, postawić w tym miejscu, gdzie byśmy chcieli, żeby stał i nie przeszkadzał, prawda? Z muzyką to w ogóle jeszcze jest tą wiejską zupełnie osobna historia, bo tutaj po prostu działa zwyczajnie wstyd, tak? Czyli po pierwsze przez tych tam dziesiątki lat w gruncie rzeczy po wojnie ta muzyka była, ja mówię teraz o muzyce zwanej potocznie ludową, tradycyjną Polski centralnej, bo tą się zajmuje, była po prostu obrzydzana skutecznie, była jakoś tam poddawana obrabotce i takiej urawniłowce systemowej. Ludzi, którzy przed wojną grali na weselach taką muzykę, no rzeczywiście, to była muzyka, jak jakiś świat nie słyszał. Tak, ja się wychowywałem na muzyce dziwnej dosyć, jak byłem mały, a potem dorosły, słyszałem tę muzykę, to jest dużo dziwniejsza niż tamta. Że najdziwniejsza muzyka na świecie, no może nie najdziwniejsza, ale jedna z tych bardziej dziwnych po prostu jest tych kilkadziesiąt kilometrów na stąd, tak, bardzo blisko. Tyle, że ta muzyka była przez lata właśnie dzięki działalności zespołów pieśni i tańca, dzięki różnym takim tak przygodom była tak urabiana pod jakieś nie wiadomo właściwie czyje sztuczne gusty, dorabiano jej wąsy, dorabiano jej błyszczące cekiny, śpiewano ją, po prostu długa, straszna, tragiczna historia, tak? No i teraz to się zmienia na szczęście troszeczkę, bardzo późno, bo większość tych, którzy mogliby tę niestety muzykę... Niestety nie żyją ci ludzie, tak, przecież nie żyją. Ci najstarsi niestety. Na szczęście wielu jeszcze żyje, z tego takiego średniego pokolenia, sporo jeszcze przedwojennych muzykantów, tych, którzy rzeczywiście ten nasz taki krajowy, bardzo radykalny w gruncie rzeczy jazz czy blues uprawiali dawniej w takim jeszcze naturalnym środowisku. To muzyka weselna, muzyka do tańca, ale też pieśni na różne okazje, tak? O bardzo dziwnych harmoniach, dziwnych skalach, bardzo niezwykła muzyka.
trochę tego zostało. Teraz coraz większe grupy młodzieży, watachy młodzieży przetaczają się po wsiach Polski centralnej i tam zbierają to, tak? I po swojemu odtwarzają, śpiewają. No właśnie to jest to słowo odtwarzać, tak? Bo to, ta muzyka jeszcze istnieje, ona jeszcze jest. Nie mówimy o rekonstrukcji, mówimy o czymś, co można jeszcze, czy można dotknąć, co można usłyszeć, w czym można jeszcze uczestniczyć troszeczkę. Mam nadzieję, że rzeczywiście uda się ten straszny proces zanikania zatrzymać i że rzeczywiście ten kontakt z bazą nam powróci i to tak na większą skalę, nie tylko w środowisku po prostu inteligenckiej młodzieży z dobrych liceów i akademii muzycznych, tylko że rzeczywiście to stanie się czymś tak naturalnym, jak nie wiem. A to wszystko jest ekspresją. Mówię o ekspresji rodowej, tak. O wyrażaniu siebie. Nie tańczymy, nie śpiewamy. Tańczymy, właśnie. Ja nie tańczę, tak. Nie tańczę. Ja nie śpiewam. Tak ładnie jak ty, prawda? Właśnie, kiedyś przecież wszyscy śpiewali, kiedyś wszyscy rysowali. Ale jeśli się przyjrzeć nawet edukacji muzycznej w szkołach muzycznych, to jest ona podporządkowana osiągnięciom właśnie. Nie przeżyciu, nie zabawie, tylko osiągnięciom. No, pytałaś o to, jak ocalić dzieci. No to chyba możemy wspólnie taki klucz znaleźć, pozwolić im na zabawę, na przeżycie. I to wtedy to zostanie. Na emocje, prawda? I rzeczywiście ocenianie nie jest dyplomy, prawda? Zbiera się dyplomy też. Dobra, mam dziś popis. Tak. Popis na w klarnecie będzie, dobrze. Powoli zaczynają się tworzyć takie szkoły muzyczne, w których bardziej się stawia na to, żeby te dzieci rozruszać i jakby obudzić ich kreatywność. Są zajęcia z kompozycji dla 7-latków albo z improwizacji, coś zupełnie nie do pomyślenia. Kiedyś zamknięte w konserwatoriach, powoli zaczynają się tworzyć takie enklawy, więc jest szansa, że to jakoś twórczo zapłodni resztę. Byłoby jeszcze idealnie, gdyby to weszło do normalnych szkół, żeby nie było jakoś tam właśnie dla wybranych, tylko dla wszystkich, ale to przecież jest możliwe. To jak nie my, to może nasze prawnuki. Bądźmy dobrej myśli rzeczywiście. Chciałabym was jeszcze zapytać, bo widzę, że tu sytuacja zaczyna się robić napięta. Chciałabym was zapytać o to, co wy czytaliście, czy czytacie swoim dzieciom, o to, co was inspiruje, o waszych mistrzów, zarówno jeśli chodzi o literaturę, tak i o sztukę, o ilustrację. Kim są ci ważni dla was jako artystów, jako twórców ludzie? Zawsze lubimy takie rekomendacje, zwłaszcza od tych, których sami bardzo lubimy. Mnie się wydaje, że wszyscy, tak jak czytałam wypowiedzi różnych autorów, to pojawia się stała pula nazwisk. No i nie będę w związku z tym oryginalna. U mnie tak numerem jeden przez całe moje dzieciństwo to był Bolesław Leśmian z Klechdami Sezamowymi, z Przygodami Sindbada Żeglarza. Mój tata, który mi czytał właściwie co wieczór przez większość, prawie że do końca podstawówki, bo nawet jak już sama czytałam, to on czytał mojemu bratu, w związku z tym to prawie na jedno wychodziło. Podsłuchiwałaś. Tak, więc tego Sindbada Żeglarza w pewnym momencie po prostu całymi fragmentami znałam na pamięć. Uwielbiam Astrid Lindgren ze szczególnym podkreśleniem Braci Lwie Serce. To jest po prostu książka takiego mojego odrobinę późniejszego dzieciństwa, tak gdzieś 12 lat, 10, 12. I scena, kiedy bracia Lwie Serce jadą po tym, jak został buntownik zabity przez tyrana. I bracia Lwie Serce jadą przez krainę i widzą żonę tego buntownika, która powinna być w żałobie, jak siedzi wściekła na progu i obcina swoje włosy, które miała do kostek. I pytają ją, co robi, a ona mówi, że właśnie z tych włosów będą cięciwy do łuków. I to jest taka scena, że jak później czytałam to moim dzieciom po kolei, każdemu, to za każdym razem mam dreszcze.
Astrid Lindgren, nie, no, Bracia Lwie Serce, nie tylko, pozostałe książki też. Uwielbiałam Roalda Dahla, ale to już się... uważam, że teraz, kiedy jestem autorką książek dla dzieci, w takim sensie jest moim mistrzem, że po raz pierwszy zdałam sobie sprawę, że są takie książki, w których... to dzieci mogą być dobrymi bohaterami i takimi, nie wiem, głównymi prowodyrami, bo zawsze te proporcje nawet w tych dobrych naszych książkach były jednak tak, że ten dorosły to był autorytet. A tutaj w tych książkach Roalda Dahla to dzieci są autorytetami i to mi się strasznie podobało. No, tak, właściwie to są taka trójca. Była jeszcze Anna Maria Matute. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłam to nazwisko. Jako dziecko zawsze je wymawiałam w ten sposób, ale to jest Hiszpanka. Ona napisała książkę pod tytułem Szalony konik. I to jest, ja ją sobie już chyba ze 3 razy odkupiłam, bo no, miałam własną, potem komuś dałam, potem odkupiłam na Allegro raz, drugi i trzeci. Są to tak piękne, poetyckie, wzruszające opowieści. Pamiętam, że mi to no, po prostu poruszało serce, kiedy miałam 7-8 lat. To takie książki. Jeszcze mogę powymieniać, ale myślę, że... Dopiszemy pod postem. Proszę. Ja? No tak, ja jeszcze czytam Karola Maja, ktoś pamięta takiego pisarza. Ojej, ja to mam jeszcze chyba w domu całą kolekcję wszystkich takiego książek. Andersena czytałem bardzo chętnie i w ogóle różne bajki, różne baśnie, mity greckie bardzo, bardzo lubiłem czytać w różnych wersjach. A jeśli idzie o obrazki? To co, Szancer? No właśnie, jak wszyscyśmy z niego. Tak jest, oczywiście. Nie, no bo rzeczywiście kiedyś było tak, że co by się nie wzięło do ręki, to było bardzo ładnie, bo to było Szancerem, tak. Albo po prostu było bardzo ładnie zilustrowane. Rzeczywiście, kiedyś dbałość o kształt tych książek wydawanych była po prostu nieprawdopodobna przez długie, długie, długie lata. I to były kapitalne ilustracje. Była taka strasznie fajna seria, którą wydawała nasza księgarnia i teraz na nowo ją wydaje, tylko już zbierając do kupki po kilka książek w jednej grubej. To się nazywało bodajże Moje książeczki. Na ostatniej stronie... A nie tego, Poczytaj mi, mamo. A to Poczytaj mi, jeszcze. Mamo. Mieli, okay. To było duże. Wydawnictwo miało dużo różnych serii. Poczytaj mi, mamo, też to były te malutkie, tak? Ale to były w takim formacie właściwie chyba z A4 albo zbliżone do A4 w twardej oprawie. Z tyłu czwarta strona okładki była cała biała i na niej był centralnie taki kotek stylizowany, napisem Moje książeczki. Tak. Oni teraz to wydają i jak ja to zobaczyłem po latach wielu, już kupiłem właśnie, bo ja poluję na stare książki, wygrzebuję je tam skąd się da. W związku z czym już nie bardzo mam gdzie mieszkać. I zauważyłem ze zdumieniem, że w tej serii, z której kilka, chyba jednak kilka, albo jakieś takie drobne naście książek udało mi się kupić, one są wszystkie, na tym, że fajnie napisane, to kapitalnie zilustrowane. Danuta Konwicka, Antoni Boratyński, nie pamiętam, no bardzo dużo nazwisk. Ja oczywiście jak byłem mały, to co mnie tam obchodziło, któż to narysował, prawda? Dopiero potem się okazało, że ludzie jakoś się nazywają. Ale jak się czyta te książki i się je ogląda, to taka, te obrazki w książkach to jest taka pierwsza galeria sztuki, nie? Taki pierwszy muzeum, takie pierwsze zetknięcie z obrazem, z czyimś obrazem świata. I to potem oczywiście zostaje w głowie, już się od tego człowiek nie uwolni, choćby nie wiem co. Ponieważ ja teraz mam bardzo małe dzieci i często korzystam ze swoich starych książek, które na szczęście zostały zachowane gdzieś tam na strychu moich rodziców, więc wszystkie je zabrałam. I są takie właśnie momenty tych olśnień, kiedy sięgam po książkę, którą ostatnio miałam w rękach 30 lat temu. Otwieram i widzę ten obrazek i naprawdę, jak Boga kocham, przenoszę się w czasie. To jest jak Prustowska Magdalenka. Ta kreska, ten kolor, one wywołują bardzo określone emocje, które doskonale pamiętam sprzed tych 30 czy nawet więcej lat. To jest niesamowite. To jest taka magia,
że jeżeli się zdarzy przeczytać właśnie taką książkę, która coś nam zrobiła w dzieciństwie, to te uczucia wracają. Ja tak mam z tym, z Dziadkiem do orzechów Hoffmana, z ilustracjami Szancera. Dokładnie pamiętam, jak leżałam u mojej babci chora w łóżku i czytałam to sobie i miałam takie uczucie cudownej tajemniczości i bezpieczeństwa. Jakaś cała taka paleta fajnych uczuć i to wszystko wraca w taki niezwykły sposób, bo już nie ma tych bodźców, a jednak to, możemy ten świat sobie przywołać bez trudu. Nie sposób jest wymyślić właściwie, jak dziecko odbiera ilustracje w książce. Moim ukochanym przykładem na taką bezsilność tego typu wyobrażeń jest jedna z też ulubionych książek mojego dzieciństwa dość wczesnego, czyli Wiktora Woroszylskiego, jakiż to miało tytuł, być może kocie sprawy, nie pamiętam. Młodożeniec to ilustrował, taka mała książka kwadratowa, bardzo tycia, z kilka stron na krzyż, która zawsze mi się wydawało, że jest niezwykle żywą książką. Jest mnóstwo obrazków, po prostu mnóstwo ilustracji, które jakoś tym tekstem robiły czarodziejskie rzeczy zupełnie z moją wtedy bardzo małą jeszcze wyobraźnią. I tę książkę oczywiście zgubiłem, jak wiele innych gdzieś tam ją zdmuchnęło sprzed moich oczu na wiele lat i trafiłem na nią już będąc starszym człowiekiem, dużo, dużo, dużo później. Otworzyłem ją, zdębiałem. W tej książce nie ma ani jednej ilustracji. Ani jednej. Po prostu całość jest załatwiona typografią w sposób jakoś tak sprytny, że te litery zastępują obrazki, ilustracje, ale nawet nie to, że one mają jakiś kształt, nie wiem, czegoś tam, że tak jak w grotesku, w tym takim alfabecie starodawnym, tak, gdzie literki miały kształt czegoś. Nieprawda, są normalne, po Bożemu, literki. Tyle, że tak to jest wszystko zrobione, że mój mały mózg po prostu doznał krótkiego spięcia, coś tam zaiskrzyło, trzasnęło i tak się zrobiło. No, wydawało mi się, że jest bardzo gęsto, bogato i ilustrowana książka. Nieprawda. Tak? Więc to pokazuje, że nie ma właściwie sposobu na to, żeby, bardzo dobrze oczywiście, żeby wymyślić, jakby tu zilustrować książkę, żeby coś. No nie, na szczęście każdy ją sobie odbiera jak sobie chce i dzięki Bogu bardzo dobrze. To jeszcze na koniec chciałabym was zapytać, właściwie zasugerować wam odpowiedź na moje pytanie. Mianowicie, nie uważacie, że uprawiamy wszyscy ginące zawody? No skąd? Dobra, ekstra. To dobrze. Jest przyszłość. Dalej, tak. Brniemy w to dalej. Jest przyszłość dla książek, dla ilustracji i dla czytających dzieci. Okej. Okay. Tego się trzymajmy. Ponieważ nasze spotkanie jest spotkaniem z dziećmi, nie chcę go jakoś strasznie przedłużać, bo i tak są bardzo dzielni. Natomiast może wy chcielibyście o coś zapytać swoich ulubionych, jak nie mam autorów. Możecie coś powiedzieć, możecie się podzielić z nami czymś, na przykład, że lubicie tę książkę, albo że jest waszym ulubionym rysunkiem ten czy tamten. Może ktoś chce mikrofon. No. Mamy jeden ekstra mikrofon jeszcze, jakby co. Możecie coś powiedzieć do mikrofonu, to też jest fajne. Skądinąd. Chcesz coś powiedzieć do mikrofonu? Co? Nie, chyba nie chcesz. To nie jest łatwe. Nie. Ja tu siedzę i się trochę boję, więc wyobrażam sobie, że mały człowiek też. To prawda. O, ale jest mama, która chciałaby... A Kuba? Wiesz, to musi, bo nie słychać cię wtedy w sieci. Pytanie o ciąg dalszy. Czy są plany kolejnych skarpetek? Są napisane, następne skarpetki będą wydane w kwietniu niedługo. Przyszłego roku. No. Szkoda, że państwo tego nie widzą, ale radość na twarzy młodego człowieka jest naprawdę wielka i nikt się nie dziwi, prawda? No dobrze, to czekamy. Bardzo się cieszę, że będzie kolejna część. Teraz po prostu to były skarpetki prawe, teraz będą skarpetki lewe albo odwrotnie. Czekamy z niecierpliwością. Kwiecień już niedługo. Na Wielkanoc można sobie zamówić od Zajączka, tak? Czy tam od kogo się dostaje te prezenty? Czas albo szybko leci. Pan ilustrator musi się sprężyć. Teraz wywieramy presję na Daniela. Bardzo wam dziękuję. Jeszcze raz gratuluję wam wszystkich nagród, a zwłaszcza tej
z powodu której się dzisiaj tu spotkaliśmy. Dziękuję Państwu, że nas oglądaliście. Zapraszam na kolejne spotkanie za tydzień z Piotrem Matywieckim. Rozmawiać będzie wyjątkowo Justyna Sobolewska, nie ja. Myślę, że warto przyjść się z nami spotkać. Dziękuję tym, co w sieci. Dziękuję Państwu. Dziękuję Wam przede wszystkim, drodzy młodzi czytelnicy. A teraz możecie pójść po autograf. Dzięki.